Witam wszystkich. Dzisiaj odcinek pod tytułem, można powiedzieć, obowiązki wieczorne u kur. Widzimy tutaj książkę Teresy Majewskiej Drobiarstwo niekonwencjonalnie. Co w niej znajdziemy? Serdecznie polecam. No, tu jeszcze pszenica mi się wsypa. Serdecznie polecam tą książkę. Tak jak jest tu napisane, to zaraz sobie spojrzymy. Drobiarstwo niekonwencjonalnie. Może nie dowiecie się więcej, ale więcej zrozumiecie. Coś w tym jest. Na pewno, jak tu jest napisane, nie dowiemy się więcej, to dowiemy się więcej. Ale no, wiemy, to jest tak napisane, bo napisane. Więc dowiemy się na pewno więcej, ale faktycznie zrozumiemy też parę rzeczy bardziej. Tutaj, co należy do moich obowiązków wieczornych u kur? Na pewno należy wyniesienie kurom resztek z domu, czy jakiś obierek ziemniaków, jak tu widzimy. Co tu jeszcze mamy? Zaraz sobie sprawdzimy, co tu mamy. O, już widzą. Już się niepokoją. Co tu mamy? Obierki od ziemniaków. No trudno mi spojrzeć, jeszcze jest jakieś... Nie wiem, co to jest nawet. Por? Coś w tym stylu. Oczywiście to jest ugotowane, są te obierki i ten por. No, zaraz zobaczymy, jak się na to rzucą. Podejdziemy sobie. To nie wiem, o, tu mają tą tackę, dobra. To zaczekam jeszcze. Tutaj mam taką tackę. Dobra, no tą tackę nie wysypiemy. Dobra. A nie, mamy tu tylko chyba te od ziemniaków i tego pora. Myślałem, że jest coś więcej. Takie jeszcze tego gorące trochę. A, jeszcze jest jakieś tam cukinia czy coś tam z tym. Jeszcze jest za gorące, trochę poczekamy. Dobra, więc to zaraz im damy. Jak już mówiłem, książkę serdecznie polecam. Tutaj proszę o krótki spis książki. Jak sobie chcecie to przeczytać, to zatrzymajcie sobie filmik. No. Teraz mamy też wodę w konewkach. Chyba 15, nie, 10 litrów, 10 litrów, 20 litrów mam. Do wody dodałem jeszcze tam, nie wiem, na oko łyżkę octu do każdej z nich. Nie wiem, czy to było w tej książce właśnie taka rada, żeby tą łyżkę octu dawać, czy gdzieś indziej przeczytałem, ale pierwszy raz daję łyżkę octu. Zobaczymy, czy będą jakieś, nie wiem, zmiany. Znaczy, raczej zmian nie zauważymy, ale minimalne możliwe, nie? Dobra, więc teraz pokażę wam, jak wlewam do poidła wodę. No. Odsuńcie się, suńcie, suńcie. O, tu widzimy, jedno jajko leży. Podniesiemy sobie. No tak, ja wiem, gdybyście zjadły sobie takie jajko. Dobra, rzucimy jej tam. Tu widzimy silkę. Silka często przebywa na tych gniazdach, bo ten kogucik ją zawsze tam wygna, jak jest na podłodze. Dobra, sobie drugą konewkę weźmiemy. Dobra, elegancko. Ile tu jest litrów, żebym się nie mylił? Nie wiem, jest napisane. Jest napisane, o tutaj. Widzimy. 10 litrów. 10 litrów, ten zbiorniczek ma 30. Nie wiem, ile tam jest. Nie wiem, ile jeszcze zostało wody, ale mówię, przyniosłem, bo już no długo nie wymieniałem. Więc tak, te poidło działa na takiej zasadzie, że jak wlewamy do niego wodę, to tu mamy zakręcone cały czas. Tutaj musimy zakręcić im dopływ wody, czyli jest wyłączony dopływ wody. Teraz możemy tu odkręcić, bo widzimy teraz powietrze stąd się ulotni. O, trochę coś tam było słychać.
Dobra. No i co? Teraz możemy już wlewać sobie do poidła. To wam ominę. Widzimy się. Dobra, już skończyłem im nalewać. Weszły całe dwie konewki, lecz jeszcze tam trochę by mogło wejść, no ale to już wiem, że mam na około tydzień, może więcej, no nie wiem na ile mi to starczy. Myślę, że około tydzień z takim zbiornikiem, teraz jak mam nalany, a tak to jak jest pełen, to więcej. O, tutaj Silka chodzi, ten by ją zaraz pognał, ale ja jestem i wiesz, że ja do tego nie dopuszczę. Dobra, jak nalaliśmy, to bierzemy korek, zakręcamy, żeby właśnie nie te powietrze się nie dostawało już. I teraz odkręcamy i teraz może nawet trochę pociec ta woda tu, więc zobaczymy jak to będzie. Odkręcamy, jak... O, widzimy, tak ta woda już tu, o, lekko wycieka. Ale tu mam folię na dnie, więc nic się nie stanie, nawet jak pocieknie, sobie to wypiją, wyparuje ta woda. No dobra, dobra, wyłaź stąd. Teraz może damy im te resztki, zobaczymy jak się na to rzucą. Ale jeszcze właśnie zanim damy te resztki, posypiemy witaminami na te resztki lekko. Dobra. I też wydaje mi się, że dobrze by było na to trochę lucerny dać. O, proszę, lucerna. I sobie posypiemy lucerną. Też im dobrze zrobi. Tej lucerny tak mało używam, nakupiłem. Dobra, mamy już wszystko gotowe. Które już czekają. No już ruszcie się. I proszę. Widzimy co się dzieje. Walka jest o to. O, tu widzimy sobie wchodzi kogut. Aż ta net zeszła, widzimy, z jajek. Sobie teraz... I teraz też wieczorami uzupełniam ziarno. Uzupełniamy ziarno. Elegancko. Dobra. Ziarno uzupełnione. I takim krokiem będzie zebranie jajeczek. Oj. Dobra. Co my tu mamy? Za kolorowo to chyba nie jest. Trochę brudne te jajka mam. Ile z 10 będzie? 9, 10. Dobra, mamy 9 jajek. O, i tutaj 2. Proszę, mamy 11 jajek. Sami ocencie, czy to dobrze. 11 jajek na... Teraz na 25 niosek typowych. Jedna silka. Kura. I 2 koguty. No, czyli mówię, 25 niosek plus jedna silka. 11 jajek. Wydaje mi się, że silka też się zniosła, bo widzimy... Które to jajko chyba te jest od Silki, coś mi się wydaje. No nie jestem pewien, bo może być też od Leghorna, bo te jajka mają takie podobne. Dobra, więc wieczorne obowiązki wydaje mi się skończone. Resztki dane, jajka zebrane, ziarno uzupełnione, woda uzupełniona. O, widzimy teraz Silka ucieka przed tym kogutem. Dobra, więc to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików, piszcie co mam nagrywać, co chcielibyście u mnie zobaczyć.
i do następnego. Cześć.